Kurde, muszę się wystrzec, bo cały tydzień chyba już nie srałem. Także, cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam w czwartym odcinku Bracia Polskiej Farmie na tej zajebiście serii. Proponuję wam na rozpoczęcie tego odcinka stawić oczywiście łapeczkę w górę. Dobijamy pod tym odcinkiem 800 łapek w górę. To wpadam na kanał kolejny odcinek. Mam nadzieję, że dobijecie. Pamiętajcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy teraz po 14 tysięcy subskrypcji. Oraz nie zapomnijcie o dzwonku, bo to nie wysyła powiadomień, także możecie oczywiście stawić wraz ze subskrypcją. Widzowie, tego. Ja się znajduję teraz aktualnie tutaj w kiblu. Czekam na Pipcia, bo Pipcio pojechał sobie żukiem na jakąś taką, wiecie, przejażdżkę małą. Ja dawno żem żukiem nie jeździł, on cały czas jeździ tym żukiem, więc nie wiem, kiedy on przyjedzie. Dzisiaj troszkę mamy do roboty. Bo dzisiaj mamy pierwszy raz tutaj, będziemy sobie używać na tym gospodarstwie tego oto tura, do której jest do 30. Także tego tura dzisiaj sobie będziemy używać, bo dzisiaj będziemy sobie do silosu wsypywać, no ładować do silosu, wsypywać inaczej, można też powiedzieć, oto to pszenicę. Ta pszenica została tutaj wysypana, w plandeka została chyba gdzieś w domu, jakaś taka stara plandeka. Więc żeśmy ją tutaj rozłożyli. Wysypaliśmy to pszenicę tutaj na ziemię. Zrobiliśmy to w taki sposób, że wiecie, teraz sobie to turem wszystko lepiej załadujemy, niż tam wiecie, od razu pszenicę sypać tutaj z przyczepy. O, ty chyba jedzie! O, ty gdzie on był? Gdzie on jedzie? Jedzie z tym smalcem? Gdzie on był? Dawaj tu! Dobra, już tam pojechał. Chyba nie słyszę, bo chyba głuchy na stare lata. Co on tam przywiózł? Idziemy zobaczyć, szybko, szybko, szybko. Dobra, stój! Kurwa, szkórę podniosł do góry. No jeździ tym i jeździ, no weź stój! No, gaś tę kabarynę świńską. Dawaj tu. Siema. No, witam serdecznie. Co ty robisz? Były sklepy. Co kupiłeś? Ale by lepiej nie wiedział, co ja kupiłem. A to się nagrywa, co to się robi, bo ja byłem w sklepie właśnie i nie wiem, co się dzieje. No, czwarty odcinek nagrywam. Witam. No. Powiem ci, trochę szarpało tym żukiem, ale zakupy zrobiłem na cały zapas. Na zimę. Ty słuchaj, a ty byłeś tam 15 kilometrów odtąd, nie? Bo tam taki sklep jest. To był taki sklep. Ty słuchaj, bo nie wiem, czy tam paliwo. Nie, to starczyło ci, starczyło ci. Jak dojechałeś, to starczyło, bo tam nie dużo nie było. Tam chyba tylko 5 litrów było, bo tam. To dużo nie No, 5 pali ten litrów żółk, było. tam ile? A ile na kilometr pali, ile? Nie wiem, szklanka, klik, No ale kilka? wiesz, jak będziesz jechał, to zawsze szybciej mów, bo tam paliwa nie było, a ja wiem tyle co było, to tego, nie? A wtedy jak jechałem pierwszy raz to jechałem, to było dużo. No ale ja tam jeździłem, nie wiesz? Ale drugi raz jadłem, to zaraz ci pokażę. No, klapa otwierać, fińska. Dobra, pokaż co tam w tej klapie jest świńskie, otwieraj to. Kurwa, smalec kupił. Pewnie, od babki kupiłem taki starszy, bo miała. Ale to kupiłem w tym takim sklepie, taki, wiesz, taki agromie, tak można powiedzieć, taki mini agromie, nie wiem, jak No, taki inni no, to mówią, rolniczy, jaro. takiś, nie wiem, No, ogrodniczy, sklep, o! no. Dobra, wypakuj to. Pokaż, co to masz. Masz, jest, by smalec jadł. O Masz. kurwa, fajny smalec! Ty, czekaj, bo ta kura mi dziubie tu już. A te smalec Czekaj. zjemy. Gdzie, do lodówki zapakować? To chyba zanim do domu, albo nie wiem, bo to Dobra. który zje, to się do tego wezmą, to będzie dupa z tego. Dobra, to czekaj, to czekaj, Zostawię czekaj, to radzi smutny. wodę i czekaj, ja to otworzę sobie drzwi. Sobie, o kurwa, macie, smalec wyjebał mi się. Dobra, biorę. Dobra, gdzie to Świeże wsadzić? stopiony. Gdzie to wsadzić? Słuchaj, to świeże stopiony był, bo mówiła babka. Dobra, to ja gdzieś tu postawię. O, tutaj postawię na razie. Wiesz, dała mi za darmo, za usługi tam, wiesz, pomogłem jej tam. Dobra, no. Taki drzewo niosłem u nich, wiesz, No, ale no, no, bałem. dobra, pokaż co tam dalej masz. No słuchaj, tu jeszcze takie wiaderko elegancko na promocji znalazłem. No, tam był w tym, ty ten na zapleczu, taki gościu mówił, dało mi. Wyklepane, widzisz, pomalowane, rdzy. Dobra, Nieprzymuszenie, przyda nic. się do karmienia kaczek i kur. Co tam jeszcze masz? O, i łopatę widzę świńską. No i łopatę chyba do pszenicy można szuflować tam, nie wiem, kopać czy coś tam, nie O, to wiem. dzisiaj tego, elegancko, bo dzisiaj będzie szyflowo, bo dzisiaj pszenicę trzeba do silosu. A sucha w ogóle ona jest? Ta, elegancka taka, człowieku, chłopie. Elegancko to dać. Czekaj, bo ja widzę, muszę pokazać co z tym płotem, bo ostatnio No, żeś płot. rozwalił na odcinku, my to widzowie żeśmy elegancko. Ta klapa trochę się coś czarnoliwić, bo coś to szarpie, o, widzisz?
Raz się otwiera, raz się nie otwiera. Przerywa, nie wiem. Dobra, chodź tutaj, pokażemy widzom jak to działa, czy tego, czy ten płot jest. W ogóle to zaklepałeś to? Widowie, elegancko żeśmy to teraz tego wsadzili w ziemię. Musieliśmy, wiecie, wykopać od nowa dziurę. No wiecie jak to było, nie? Ile, 2 metry? Tak. 2 metry, jakie 2 metry? 50 cm. I słuchaj, wykopałem tutaj, elegancko wsadziłem ten błąd. Musiałem troszkę tutaj ten błąd, wiecie, poprzybijać gwoździami, bo troszkę się, wiecie, te patyki tutaj rozleciały się. Bo to wiadomo, jaki to był taki, wiecie, mini wypadek. Także tutaj elegancko sobie to wsadził. Łachy sobie tutaj, o, umyłem. Majteczki, o. Wyczyściłeś go raz z rdzy. No, dobra Pipciu, chodź, bo ty nie wiem czy ty się słyszałeś. Ja wysypałem przed odcinkiem tutaj to zboże na tą plandekę. I dzisiaj tak, co? Co plandekę wziąłeś to? A, bo to też na strychu leżała, wiesz, w domu. A, nie widziałem właśnie, bo to myślałem, że ty nie masz. No, rozłożyłem, bo ciebie nie było, to pojechałeś do sklepu. Teraz tak, podejdziesz tam pod tego tura, nie podepniesz tam, dobra? A, i tutaj mi jeszcze odczep, tutaj z tyłu mi odczep ten, przyczepę. Co ty podnosić, coś nie działa w tym tym? Ty przyczepie czy coś? Zepsuł się? Tak, nie ma podnośnika, wiesz. Czekaj, jak to się w ogóle, jak to się odpina? A, kabel najpierw się odpina, potem ten hak. Dobra. O, jest git. Jedź tam. Ja ci zaczepię chyba tyle, bo sami zaczepisz tego, co? No, musisz mi to zaczepić ten hak, ten tego tura. A słuchaj, ten tur w ogóle sprawny jest? Bo nie używaliśmy ani razu, to nie wiem. No nie wiem, no to zobaczymy, dzisiaj pierwszy odcinek testowania tego będzie, nie? Aha. A ty. Dobra, ogóle... dawaj. My jesteśmy po żniwach, powiem, po żniwach już jesteśmy. No tak, po żniwa żeśmy jesteśmy, to ostatnie żniwa były w poprzednim odcinku. To żeśmy wykombinowali te pszenice, chyba coś około 5 ton jakoś, no, myślę. Owsa było strasznie mało, 4 tony, to słabo, myślałem, że będzie więcej sypać, ale więcej pszenicy było. A tyle samo prawie w tym hektarów było z tego polu. A słuchaj, a wyczyściłeś ten? Co? Rekorda? Nie czyściłem go. A, no dobra, to nie, bo może wiesz, jakiś sąsiad jeszcze przyjdzie na usługi, to wiesz, to się tam będzie może jeszcze kosić, nie, komuś. Ty wziąłeś łopatę tą, tak? Tak. Bo tam to chyba do gnoju jest, mi się zdaje, i do kiszonki chyba, tak? No, tamto też może wszystko, nie? Słuchaj, a to ta słoma by w ogóle wyspa, czy nie? Czy tu już czuć pracować, bo to pogoda będzie dobra, chyba? Kurde, sznurków nie będzie, co nie? No, sznurków nie, mówiłem, to widzowie, następny będzie odcinek taki, że pojedziemy do tej Agromy. Po te sznurki oczywiście. O, i elegancko sobie będziemy wysypiewać tutaj do tego silosu. Bo ja w innej Ogromie byłem. Tam nie mieli nic w ogóle. Nie? Wiesz? Nie. Dobra. Nie wiem. Tej ciężko znaleźć może. Nie wiem, bo... To Tadek może by miał, ale... Wtedy byłem u niego, to mówił, że on nie ma sznurków. Miał ostatnie sztuki u siebie tam prosto. Wiesz? No. Wtedy to w tych grzybach co były, się pytałem właśnie. No się nie wiem, to nie wiem. No widzowie, tak, skosiliśmy oczywiście wszystkie żniwa za nami w są, skosiliśmy tutaj, jak mówiłem, mieliśmy 5 ton chyba pszenicy i 4 tony owsa, także no, co my będziemy sprzedawać, jak sami tego nie mamy, musimy kaczki nakarmić i kury, więc wiecie sami, żeby te jajka były. Słuchaj, nawet obory nie wybudujemy. No, jeszcze trzeba będzie materiały kupić tutaj, materiały na tego oczywiście, na tę budowę tej obory. Obora też nie wiem jaka to będzie na tej mapie, na tej coś serii. Mniejszego. Na pewno trzeba będzie. To takie duże, to nie wiem, tak na 5 krów, coś takiego. Na maksymalnie do 10 krów, no, jakoś chyba do 8, widzowie, więcej chyba nie będziemy brać krów, bo to wiadomo przecież chyba, nie? Czekaj, bo ja nie używam, ja stoję, a tu kurwa trzeba ten, szuflować. Ja to łopatę. Co to wziąć, wiaderkę czy łopatę? Co chcesz? Czy pomogę tam szuflować, bo to trochę jest roboty. No troszeczkę roboty jest, widzowie, nie? Ja oczywiście was zachęcam, kto jeszcze nie zostawił łapeczki w górę, to oczywiście nie stawił łapeczkę w górę, tam na dole dobijamy 800 łapek w górę. I oczywiście na kanale ląduje kolejny odcinek z braciem Polskiej Farmie. Wiedziałem, że wam się trzeci sezon bardzo podoba, więc ruszamy z kolejnymi odcinkami oczywiście. Ale też tam widziałem, że na Boczkowie seria też wam fajnie przypadła do gustu, też dużo osób ogląda, łapkuje i oczywiście tego, więc fajnie. I komentarze też piszę. I zapomniałem widzowie generalnie o hashtagu. Hashtag. Może być hashtag łopata. Ja oczywiście przypnę serduszko, także napiszcie hashtag łopata i będzie elegancko. Dobra, chowamy to. Łopata szypluje FS, tylko kurwa trochę ją rzuca mnie trochę. Musiałem ciachnąć po drodze. Cyk, podnosimy to.
Ty, a to do wederka sobie za... Aha, dobra. No to dużo nie ma roboty, ci powiem nawet. To tak dużo nie ma. Potem spróbujemy, ja potem się spróbuję podnieść na tym turze. Czy da radę, wiesz o co chodzi, nie? Aha, to myślisz, że nie, to czy wytrzyma tyle, bo to... A tam dużo przecież nie waży, nie? O tak się pobawimy, podniosę, spróbuję cię podnieść na tym turze. Podnieś. A ile to w ogóle wchodzi do tej łopaty? 500? Ile? No chyba. Coś takiego może wchodzić. Czekaj, bo mi się zagięło. O tak. Taka elegancka prędeka, mogliby mi wcześniej taką kupić. Na przyczepę. Lepiej by to wyglądało. A tam wiesz, na przyczepę nie trzeba, bo burty są tego uszczelnione tą pianką tą. Tak, tak. Kto mi to świeci lampę? W oczy zaświeca ci. Lepiej widział. Trafić. Przy tym widerku tutaj mam. Dużo nie ma, myślałem, że będzie więcej, ty przy nic. Nie, dużo nie ma, wiesz. Dobra. Pól też dużo nie mamy, tylko dwa pola na razie na start. Nie wiem, możesz, będziemy szykować coś, ta łąka kiedyś się może dokupi, kurwa, nie ma kiedy, no nic takiego. Nie, to trzeba będzie zbierać. Najpierw to trzeba ogarnąć tego znajomego, żeby nam to somę spresował, nie? Bo te kostki trzeba coś porobić, albo jakieś bele, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Słuchaj. Albo można jeszcze słomę komuś sprzedać, szyszetowy, i może coś weźmie ktoś. Świnie może się przyda, taką, no wiesz. Pieniędzy się też sprzedadzą. Ktoś może też kupi od nas, przyjedzie. Jak masz tej słomy dużo. No to wiesz, to w sumie sami dużo nie mamy, bo wiecie, jak to wszystko pójdzie na krów, jak się krowy kupi, postawi się to. Materiały cię będzie kupił, więc też jakiś fajny będzie odcinek z tego na pewno. Ty, trochę rozregulowało się to. Czekaj, tak, czekaj, dobie. Czekaj, ile mamy tu? Silos własny, pojemność całkowita. Mamy 5100... Razem? 90 litrów. Ale razem? Czy jak z owcem? A owsu mamy, posiadamy 4476 litrów. Także no tak malutko, no malutko, 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 malutko. Co jest, kurde, mogę narbiny weź. Poszlałem na górę. Dobra, co to narda, coś się zablokowało. Jest iść. Dobra, weź mi otwórz tam tego, to stodołę, bo trzeba zaparkować tym. To przyczepo i to 60 trzeba zajechać tam. Weź mi to podczep. Nie gaś tego, to mi podczep. Kurra, to mów, że to, a nie tamto. Mi się pierniczyło. O. Dobra, ten kabel też? No. Dobra. Jadziem. Jedź. Jadziam! Zaraz ci te wybuchną, bo niejaki. Dobra, otwieraj to. Gdzie to? No. Chyba nic nie ma, mi się zdaje. Ale ładna pogoda, kurwa, po tym deszczu. Smalików jak diabli. Ty, musimy temu gościowi kurę zawieść. Kaczkę. Ten czarny wolny. Dobra, dawaj tego, weź to odepnij. Bo zapomnieliśmy. Może też dostaniemy jakąś kasę. Za te kaczki, za te kury, jak ja sam mało mam te kaczek i kur. A to się obnoży. Dobra. Dobra. To na razie nie będę zamykał, mogę z tyłu zamknąć. Przód może być otwarty. Się zamknij od tyłu, wrota i... Dobra, jak to robimy? Teraz tak, czekaj, ja sobie najpierw tego tura opuszczę, schowam to 55. Bo ona też tutaj stoi. To dwukółówkę też by trzeba było gdzieś tam odstawić, tak jak wtedy ona stała. Ona stała tutaj. Tym wiacie. No wiem, tak koło bizona chyba, nie? A to tylko właśnie wiecie, strategiczne, to czegoś takiego gdzieś. Nefka stara jeszcze stoi, z rdzy. Naprawić coś trzeba ją. Widzisz, śmiecie stoją tutaj. Coś tak nie wyczyścił. Jak siebie, jaki kierownik. A po co to? Niech ten gdzieś leży. Kiedyś na złom wywiezie się. Na złom? Czor. On się myje te kaczory, patrz. No, co ten ślad? Dobra, odpięte tę dwukółkę. Taki, który teraz zwany się taka to. To jest też na kabel? No. Kurde, wszystko jednoczesne, kurwa, wszystko na kabel. Dobra. Wszystko na notyzacja, wszystko poszło do przodu. No, teraz tak, ja sobie otworzę tutaj sobie wiadę. Schowamy sobie to 55, bo aktualnie nam nie będzie w ogóle potrzebna. Dopiero jak będą tam, wiecie, te prasowanie będzie, te prace pożniwe, no, oczywiście i wiecie, podrywka. To oczywiście wtedy będzie użytkowana, nie? Bo wiecie, to na razie jest niepotrzebna tam 55. Zarka stoi jeszcze. Dobra. Nie możesz kołać, kurwa. Stoi elegancko. O, gasi elegancko chodzi, dobra. Chodź zobaczymy, ty wyciągnąłeś sobie tego klapka z kibla? Siedziałeś tam. To chyba wyciągnęłeś o, go. O kurwa, kibla nie zamknąłem. No. Ja pierdziele. Stary, ten daj ten silnik, ten klapek leży twój. Jak ty ciebie kosrałeś, tragicznie musiałeś wystawić ciebie, aż klapek ci wyleci z dupy.
Żeby było łopatę wsadzić i wypchać do góry. Dobra, chodź, idziemy do tego, pobawić się to 30. Zobaczymy, czy ci udźwignie się. Gdzie mi udźwignie, człowieku, chyba to wygnie prędzej. Dawaj tu, zaraz zobaczymy. Co się wygnie, wszystko będzie elegancko, chodź. A ja za dużo ważę. 100 kila ważę. To może tylko 500 chyba. Jak to coś to zrobić, chłopie? Dawaj tutaj, ja sobie zajadę tu, o, elegancko. Dobra, weź spróbuj stanąć na to. Ja nie jestem 30 z tego. A to się nie stanie, pa, elegancko chodzi. Dawaj, zobaczymy tego. Się boję. Mnie cię się boję. Dawaj tu. Patrz, to się samo rusza. Siadam. Dobra, czekaj, próbujemy. Co jest kurwa grane? Ty! Ty, ale to ciężko jest, czekaj. Co jest z spodu, coś kruchy się. Co się kruszy, idzie elegancko, dobra. Coś się... Patrz, ty haczyk coś się wygina tutaj, patrz. Puszcza coś. Czekaj, ja wcham do góry sobie, czekaj. Jeszcze trochę. Ja ty, co się stało? Kurwa. Ty, ile ty człowieku ważyłeś? No i patrz, całego tura pogięłeś. Czekaj, tam zejść na dół. Ja, całego tura połamał, patrz co chłop zrobił. No mówcie mi, jaka teraz zajdę? A złaś człowieku, patrz co narobiłeś. Teraz kto to będzie klepał? Kurwa, moja noga. Zdeciami. Dobra, jak będę kolabę. No i patrz co narobiłeś, patrz człowieku, teraz kto to naprostuje. Ile ty ważysz? 200 kg ważę. Kurwa. To trzeba było szybciej powiedzieć człowieku, że tyle ważysz. Ja chciałem na samą górę podnieść, to strzeliło coś chyba. Sweter kurwa waży 50 kg. Z szapką jeszcze. Patul, co chłop narobi, teraz czym będziemy. Bój się do tego, do tatka, on tam jest spawaczem, tu przez pawa wygnie kurwa w drugą stronę i będzie git. To amelimo, to się pomaluje. Ja, patu, ta człowieko całe się wyginało, patu. Co teraz? Na rzekę jak stara babka. W 97. No i co, i pojedziemy teraz do pana tatka? Tak, to spałam i po znowuści. Przywieziemy w worku kurwa tę kaszkę i git będzie. Nie będzie git? Jak to się wygięło? Albo wymienimy na nowy model. Na te, nie wiem, jakieś tam, jakie on może mieć tam tur jeszcze. Patu, człowieku, to wyleciało z tych zawiasów tu z boku. Słuchaj, albo może sprowadzi nam z Niemiec. Kura może, nie? Aha, bo to się teraz tylko na tym trzyma. Słuchaj, to jest szajc, kurwa, za parę groszy kupiłeś kiedyś może. Właściciel pierwszy może kupił. Szajc kupiłeś. A nie, argeralne, ani nic, patrz, ani zawleczek tutaj nie ma dobrych. Wszystko było, tylko ty kurwa najadłeś się człowieku kurwa jakieś kapusty starej, człowieku waga ci podniosła. Co się najadą? No to widzisz. Dobra, widzowie, oczywiście jak wam się odcineczek podoba, zostawcie łapeczkę w górę, także subskrypcję na kanale, napiszcie hashtag tur, ja wam oczywiście przypnę serduszko. To co? Pojedziemy do pana Tadeusza, nie wiem, może samemu jakoś to zrobimy. No cały tur się wygiął, no niestety, jak Pipciu tyle waży, tyle kila, 100 kila mówi, że waży. Najedź jakiś starej kapusty, jakiś stary grzybów od tatka. Jak się pyta teraz, powiem ci to wprost, w oczy. A to kierowca był. Tadek. Tadek? No. Sprawa jest? Sprawa jest, dobra. Sprawa, że tutaj trzeba nie naprawić to. No teraz trzeba jej to naspawać może jakoś. Kurwa, jak on będzie miał czasu, nie wiem, czy będzie miał czas właśnie. Bo zawsze, wiesz, napalony do roboty jest ten Tadek. Zawsze. Dobra. Łopata się przyda. Jop. I wiaderko się przyda do naszej roboty. Także Pipciu, pożegnaj się z widzami. Zobaczenia, tu rozwalony. Do tatka czekać. Cześć. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.